dzisiaj powiedzieliśmy o migrenie, o programie, który mógłby w tym temacie działać. Kiedyś, jak cię zapytałem o sprawy kobiet, to wybrałaś jako taką najważniejszą płacę kobiet, żeby po prostu jakoś tym się zająć. Czy jest jeszcze jakaś trzecia sprawa, którą mogłabyś wymienić jako według ciebie najważniejszą w tej Polsce 2023? A ja myślę, że to nie byłby program narodowy, ale prawa kobiet, którym się nie zabiera wszystkich decyzji życiowych, bo my decydujemy za siebie. Mówię tu o tym, co będziemy robić, jak będziemy pracować, gdzie będziemy pracować, czy będziemy zajmować się IT, czy będziemy zajmować się gospodarstwem domowym, bo jesteśmy do tego stworzone. Myślę, że zajęłabym się prawami kobiet w Polsce, które są co miesiąc, co pół roku jest ich mniej i nie powinniśmy na to pozwolić. Jeśli chodzi o medyczne rzeczy, mam dosyć ponad wszystko zbiórek na dzieci. Dzieci, które są chore na SMA i trzeba im podać lek w odpowiednim momencie ich życia, ich rodzice muszą błagać o pomoc wszystkich dookoła, tylko nie kraj, w którym się urodziły. Bo kto z Państwa nie wie, to jest lek, który kosztuje kilka milionów złotych. Tak jest. Państwo wydaje 70 milionów na wybory kopertowe, albo kupuje willę, nie wiadomo po co, komu, a obywatele niech zbierają. Życie dziecka, obywatele tego kraju jest najważniejsze i powinniśmy stawać na głowie, żeby każde dziecko dostało jak najlepszą pomoc medyczną w sytuacji takiej choroby w rodzinie. Wpieprza mnie to po prostu, jak ciągle trzeba prosić, jak trzeba liczyć na obcych ludzi. Ci obcy ludzie się zawsze sprawdzają. Zawsze wpłacimy złotówkę, ktoś 100 zł, a ktoś 10 tysięcy. Tylko nie od tego są obywatele. Więc wstydzę się za ten kraj, że musimy robić takie zbiórki. Wstydzę się po prostu. Uważam, że państwo nie dba o swoich najmłodszych obywateli. Ja muszę przyznać, że ja już mam taki mechanizm w głowie, że jak to państwo może coś dawać, że to, co mnie czy moich bliskich spotyka, to nigdy nie było z jakąś pomocą właśnie państwa, tylko na wszystko trzeba zapracować samemu. I ja już za rzecz normalną przyjmuję to, że nie no, że pomocy po prostu nie ma. A się okazuje, że są jednak dookoła inne kraje, w których to działa zupełnie inaczej. Ty albo twoi bliscy myśleli kiedyś o tym, żeby jednak wyjechać z Polski? Nie, nigdy nie wyjedziemy z Polski, nawet jak będą próbowali nas stąd wyrzucić. Nie. Natomiast myślę sobie tak. Te zbiórki, jeśli one są i obywatele się sprawdzają, to jest wspaniała rzecz. Ale z drugiej strony, państwo nawołujące do dzietności, do tego, żeby mieć tych dzieci jak najwięcej, wspierające nawet jakimiś finansowymi, specjalnymi dodatkami to, żeby te dzieci mieć, wobec dzieci, które są chore, jest absolutnie okrutne. No trudno, urodziło się takie dziecko. No trudno. Nie masz pieniędzy. No trudno. Może sobie zbierzesz. Jak to jest możliwe? Jak w ogóle można przejść spokojnie nad cierpieniem dziecka i nad szansą, która... Dotyczy to nie tylko SMA, bo zbieramy w różnych sprawach ciągle. My pokazujemy w Dzień Dobry TVN przypadki. Państwo do nas piszą, żeby nam poprosić nas o pomoc takich dzieci, które wymagają takiej naszej pomocy. Czasami po 5 minutach naszej rozmowy w programie zbieramy 2 miliony. To jest jedyny sens tej pracy. Ale myślę sobie, to nie jest normalne. Chcę żyć w normalnym kraju, normalnym. Żeby było normalnie, to musi minąć pewnie jeszcze wiele lat, ale zawsze można postawić pierwszy krok, głosować. Nie wszyscy to rozumieją. Nie myślę o tym jako o fantastycznym przywileju, który mamy. Co sądzisz o tym, że ktoś nie głosuje przed nami wybory? Nie rozumiem tego. Jestem obywatelką tego kraju. Pierwszy raz zagłosowałam w wolnych wyborach. Pamiętam to poczucie, które miałam, że mogłam zdecydować sama i nikt mi tu paluszkiem nie stukał, moi rodzice uważali, że należy mi się pełna wolność wyboru i że sama zdecydowałam. Nigdy nie opuściłam wyborów żadnych i żebym miała być śmiertelnie chora, to bym na wybory poszła albo by mi przynieśli kartkę. Uważam, że to jest nasz obywatelski obowiązek. Co więcej, jestem radykałem w tej sprawie. Uważam, że powinno być obowiązkowe głosowanie. Szkoda, żeśmy nie nauczyli w szkole obywatelskiej postawy, która mówiłaby, że ty głosujesz, ty wybierasz, od ciebie wiele zależy. I myślę, że bardzo świadomie trzeba te krzyżyki, czy tam, co państwo stawiają, Polecamy krzyżyki. Polecamy krzyżyki, bo one, zdaje się, są obowiązkowe. W każdym razie trzeba stawiać je świadomie. Nie na twarz, która przychodzi częściej do telewizji, bo mieszka bliżej, na przykład TVN-u, w Wilanowie i leci, żeby się pokazać, bo przecież oni to tylko po to robią. Tak naprawdę prawie ich nie ma w Sejmie, bo puste
krzesła stoją, ale do telewizji przylecą na skrzydłach. Więc myślę, że nie na znane gęby politycznych pieniaczy, którzy uwielbiają się pokazywać, tylko na nazwiska osób, które robią coś naprawdę. Przyjrzyjmy się, gdzie stawiamy krzyżyk. Zróbmy to świadomie i pójdźmy, jeśli chcemy coś zmienić, musimy iść do wyborów. Rozumiem też tę niechęć, bo i politycy są wkurzający na maksa i nic nie rozumieją, tylko ciągle toczą jakieś wojenki między sobą. Nie mogą się dogadać, opozycja ma problem, ten nie chce wspólnej listy, ten chce być premierem, ten prezydentem. Jeszcze nie ma ani premiera, ani prezydenta, ani takiej możliwości. Kurwa, kłócą się o to. No nie do zdzierżenia to jest po prostu. Wreszcie, ludzie już nie chcą, się w ręce opadają. Nie, chcemy kogoś, kto wystartuje z programem. Jest coś takiego. Chcemy kogoś, kto będzie wiarygodny. Chcemy nowych ludzi, którzy będą dbali o tę Polskę i obywateli, a nie o własne, partykularne, partyjne interesy. Niezależnie po której stronie są. Wiadomo, że ja jestem po jakiej stronie, ale uważam, że dotyczy to obu stron.